Witam, dzisiaj przedstawiam wam 12 ciekawostek o Karin Uzumaki. Zapraszam. Imię Karin składa się z dwóch kanji. Pierwsze z nich oznacza zapach, natomiast drugie fosfor. Uzumaki oznacza wir. Anime i databook inaczej przedstawiają historię Karin. W anime Orochimaru uratował ją z rąk dwóch mężczyzn, którzy chcieli ją porwać ze względu na jej dziedzictwo. Tymczasem w trzecim databooku jest to przedstawione tak, że poznała Orochimaru, gdy jej wioska została zaatakowana i spalona. Ukończyła 50 oficjalnych misji, 25 rangi D, 16 rangi C, 7 rangi B oraz 2 rangi A. Karin chciała walczyć z Suigetsu. Jej hobby to kolekcjonowanie perfum. Jest tu jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ japońskie słowo perfumy pisze się w ten sposób. Pierwsze kanji to pierwszy znak w imieniu Karin, a drugie kanji to również pierwszy znak w imieniu Suigetsu. Jej ulubionym jedzeniem jest okonomiyaki, a najmniej lubi gyoze. Urodziła się 20 czerwca, jej grupa krwi to AB. Przypuszczenie miała 16-17 lat, przy czym mierzyła 162 cm wzrostu i ważyła 46 kg. Potrafiła używać dwóch podstawowych natur czakry, wody oraz ziemi. Do tego opanowała również naturę yin i yang. Jako że pochodzi z klanu Uzumaki, posiada ogromną wytrzymałość, duże zasoby czakry i długowieczność, a ponadto miała unikalną zdolność leczenia poprzez ugryzienie. Była całkiem dobrym sensorem, a to za sprawą Kagura Shingan, ninjutsu, które pozwalało jej wyczuwać i śledzić jednostki na dystansie około 10 km. Dodatkowo dzięki tej technice była w stanie stwierdzić, czy ktoś kłamie, obserwując wahania czakry. Istnieje teoria, jakoby Karin była zakochana w Suigetsu. Podwaliną tej teorii jest to, że często dwie osoby wkurzające się na siebie mają się ku sobie. Dodatkowo Karin chyba nigdy nie była wkurzona na Suigetsu tak na poważnie. Jest ona ostatnią znaną członkinią Uzumaki czystej krwi. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!